zawodników. A to już zawodnicy specjalizujący się w biegu na dystansie 1500 metrów. No i czekamy, jak tutaj będzie się przedstawiać ta rywalizacja. Jeśli chodzi o ten bieg, nie wystartuje Krzysztof Turski z RLTL Optimy Radom. Będzie za to 15 innych zawodników. Maciej Wyderka, numer 313, z AZS AWF Katowice Filip Ostrowski, numer 136, z RKS Łódź Aleksander Wiącek, mistrz Polski sprzed roku ze startu od Wock numer 194, jego nazwisko na złotym tle, widzimy go pierwszy od lewej, to jest Wyderka z niebieskim numerem, bo on ma najlepszy wynik w kraju, a trzeci od lewej właśnie Wiącek ze złotym numerem, Robert Kulik numer 10, AZS AWF Wrocław 319, Adam Masaczyński, KKL Kielce numer 50, Damian Wiśniewski, Olimpia Grudziądz numer 196, Mateusz Gos, RLTL Optima Radom 64, Wiktor Szynaka, MKL Torun 203, Bartosz Kucharski, Kondycja Piaseczna 48, Kacper Arendt, Olimpia Grudziądz 30, Kacper Skibiak, Bolesławia Bolesławiec 381, Michał Groberski, Barnim Goleniów 352, Tomasz Przybylak, KZS Poznań 130, Jakub Augustyniak, RKS Łódź i 62, Jędrzej Poczwardowski z MKL-u Toruń. Zepsuł się mikrofon startera, więc start rywalizacji odłożony o kilka chwil. Nie jest to na pewno komfortowe dla zawodników, ale takie sytuacje się zdarzają. A też z ciekawości spojrzałem akurat na ranking europejski, jeżeli chodzi o bieg na dystansie 1500 metrów. No i tak, no przypomniałem sobie rzeczywiście, Jakob Ingebrigtsen jeszcze jest młodzieżowcem z tym rewelacyjnym czasem, rewelacyjnym biegiem akurat z Oregonu, wcześniej przytaczanego Mistrzostwa Świata, 3 minuty 29 sekund i 47 setnych. W dobrym nastroju jest na pewno Aleksander Wiącek, ma do tego prawo. Pamiętamy jego bardzo dobry bieg z minionego roku z Suwałk. Teraz no, zawodnik, który realnie liczy się na bardzo różnych dystansach. Nie jest to jakaś też nowość, taka specyfika tych średnich i długich dystansów. Rekord życiowy 3:45:79 z Gdańska z minionego roku. Niewiele mu brakowało do tego, żeby to przebić akurat w Suwałkach. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj na poznańskim Golęcinie. Wystartował bieg na dystansie 1500 metrów mężczyzn na Mistrzostwach Polski w Poznaniu. Oby już bez żadnych problemów ten dystans niespełna 4 okrążeń przebiegał. Jeśli chodzi o Macieja Wyderkę, to on w tym roku 3:42:24, taki wynik osiągnął. Zawodnik AZS-u AWF Katowice od tego sezonu, wcześniej w Bytomiu. Szkolący się, trenujący w MKS-ie MOSM, no ale pewnie, jak nie trudno się domyślić, studia zdecydowały o tym, że przeniósł się właśnie do Katowic, do Akademii Wychowania Fizycznego i tamtejszego klubu sportowego przy AZS-ie. Na razie na czele mamy Kacpra Arendta z Olimpii Grudziądz. Kacper Arendt z Jarosławem Czubaszkiem trenujący na co dzień. 10. w tym roku w Suwałkach w seniorskiej rywalizacji na dystansie 3000 metrów z przeszkodami. Tutaj Arendt był 9, bijąc przy okazji swój rekord życiowy 9:28:80 na 1500 metrów. Ten zawodnik najlepszy czas ma na poziomie 3:57:48. Zresztą na początku lipca osiągnięty w Białogardzie, więc teoretycznie w formie powinien być, jeśli chodzi właśnie o ten dystans. Czuje się chyba na tyle mocny, że postanowił delikatnie szarpnąć, rozerwać grupę, wyjść na samodzielne prowadzenie. Samotność długodystansowca był taki film. No i można powiedzieć, że w tym przypadku podobna sytuacja się dzieje wobec Kacpra Arendta, w zasadzie samotność średniodystansowca, no bo 1500 metrów jeszcze właśnie do dystansów średnich zalicza, ale już Wyderka łata tę dziurę, która się zrobiła, już zespawa o grupę, która wprawdzie rozciągnięta, więc tempo mocniejsze zdecydowanie niż to było w przypadku rywalizacji kobiet. Nie porównuję tu, broń Boże, czasów mężczyzn do pań, ale chodzi mi o sam rytm pokonywania kolejnych metrów. No i za moment będzie słyszalny już dzwonek, bo oto ostatnie okrążenie zostanie do pokonania zawodnikom. Wyderka teraz na pierwszym miejscu, ale przesuwa się też Wiącek, jakby, no właśnie, teraz chciał zaatakować gdzieś po skraju pierwszego, może po drugim torze. Przesuwa się Wiącek tuż przed kreską na rozpoczęciu ostatniej 400. Zawodnik wygrywający w Suwałkach chce wygrać także w Poznaniu, ale czy to się uda? Za chwilę się przekonamy. Trzeci był w tym roku w seniorach na 5000 metrów, a propos Suwałk, właśnie piątka, ale też dziesiątka to są jego docelowe dystanse, natomiast 1500 można traktować w jego przypadku jako formę takiego przetarcia, bo nie ma przecież ani piątki, ani dziesiątki właśnie w kategorii U23, ostatnie 200, w tym momencie 150 metrów, dwóch zawodników w tym momencie na czele, ale to już nie jest Wiącek, to jest Ostrowski, Filip Ostrowski, on tutaj teraz wyszedł na prowadzenie, on wiedzie grupę do mety i on prawdopodobnie wygra, tak jest, już podnosi ręce do góry, wygrał 3,46,4, taki czas uzyskuje zawodnik, który zostaje mistrzem Polski, Filip Ostrowski, ten, który niedawno obchodził urodziny 12 lipca, 21. Teraz można powiedzieć taki delikatnie spóźniony prezent sobie sam sprawia, wygrywając rywalizację na 1500 metrów. Czwarty był na tym dystansie wśród seniorów już w tym roku. No a teraz jest pierwszy wśród młodzieżowców, mistrz 800 metrów, a więc gdzieś ta końcówka, faktycznie te finiszowe metry pokazał, że nie są mu obce właśnie w tak trudnym taktycznie do rozegrania biegu jak 800 metrów, przełożył to na 1500, no i wygrał walkę o medal, a ostatecznie Wiącka nawet na podium nie ma, bo jeszcze go wyprzedził Robert Kulik. W podobnych strojach biegli Ostrowski i Wiącek, więc jeszcze mi się wydawało, kiedy łuk pokonywali, że to właśnie Wiącek jest pierwszy, a Ostrowski trzeci, ale nagle zaczął się przesuwać zawodnik RKS-u, wyprzedził Macieja Wyderkę, wyłoniła się ta koszulka z symbolem właśnie łódzkiego klubu na piersi i z nazwiskiem Filipa Ostrowskiego. Już można było wszemi wobec oznajmić, że to właśnie on ten bieg wygra i tak też się stało. 3,46,40, Wyderka 3,46,98, a Kulik, Robert Kulik, AZS AWF Wrocław, który zdobywa brąz, 3,48,23, rekord życiowy tego zawodnika. Wyderka, jak Adaś Miałczyński, znowu drugi, bo na 800 i teraz na 1500 znowu przegrywa z Filipem Ostrowskim. Uśmiechnięty od ucha do ucha Filip, podwójne mistrzostwo w Poznaniu na 800, na 1500 metrów. Jest ten sam mistrz podwójny, tak samo jak mistrzyni wśród pań na tych średnich dystansach. Dołączają Kazimierska i Ostrowski do grona podwójnych medalistów. Tutaj mowa m.in. o Nikoli Chorowskiej, która akurat nie w samych biegach, no bo w skoku w dal, pamiętamy, uzyskała najlepszy wynik. Co za tym idzie, sięgnęła po swój pierwszy, a później po drugi złoty medal na 200 metrów. Ogólnie Chorowska 3 medale, no bo pamiętamy, że jeszcze na setkę zdobyła srebro. Wspólna fota wszystkich zawodników, a teraz podium. Wyderka, Ostrowski, Kulik. Brawa, zwłaszcza za tę końcówkę, tak jak Mateusz komplementował Kulika, właśnie za wyprzedzenie Aleksandra Wiącka. I ostatecznie i życiówka, i brąz Roberta Kulika, potwierdzenie wyników.